nie bardzo mam się na kim sić, także. Także gdzieś ten podtytuł mnie nie dotyczy. Czy brakuje wejścia między liny, czy wejścia do klatki? Oczywiście, że brakuje. No to jest już tam pół roku, gdzie nie myślę o tym takim cyklu całym przygotowawczym, o tym, że zbliża się walka. Stres mniejszy, śpię spokojniej, zdrowszy jestem, więc same plusy. Także jest na tyle dużo obowiązków, że gdzieś postaram się ten brak tego życia zawodowego sportowca sobie wypełnić. Początki tego MMA i w Polsce. Gdzie pierwsze zawody były organizowane już w 2002 roku i początki KSW, które tak naprawdę dało tej dyscyplinie popularność, tą, którą mamy okazję oglądać teraz i cieszyć się tą popularnością. To jest całkowicie inny MMA. W 2004, jak to się wszystko zaczynało, zawodników trenujących przekrojowo. Myślę, że spokojnie na palcach dwóch rąk można było wyliczyć. Ja podchodząc do pierwszej konfrontacji sztuk walki, miałem za sobą może 2-3 tygodnie pierwszych treningów brazylijskiego jiu-jitsu, także to była absolutna nowość dla mnie. MMA na przestrzeni 7 lat w Polsce zmieniło się diametralnie. Przede wszystkim od strony sportowej. Same zawody amatorskie, które gromadzą ponad 200 osób, pokazują, jak to rozwinęło się od strony sportowej, bo już nie będę oceniał może jakoś mocno strony marketingowej, samej dyscypliny i popularności tego w naszym kraju, bo to co robi teraz przede wszystkim Federacja KSW na rynku i to, że wypełnia 15-tysięczne hale i ogląda to 5 milionów ludzi w telewizji, pokazuje, że z dyscypliny, która w 2004 roku była oglądana przez 200 osób w restauracji Champions, można zrobić niesamowite show. I kiedyś Dana White 2-3 lata temu powiedział, że MMA jest najszybciej rozwijającym się sportem na świecie i można to zaobserwować w Polsce i myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo, to nie są ostatnie jakieś tam procenty czy liczby popularności MMA w Polsce, bo to jest dyscyplina, która jeszcze na przestrzeni kilku lat będzie naprawdę mega, mega popularna. Ja czy żałuję, że nie teraz zaczynam w tym, powiedzmy, blasku tych wszystkich fajnych świateł? Nie, bo ja się cieszę, że ja byłem w tym sporcie od początku i gdzieś ktoś kiedyś może przypomni sobie, że ja brałem udział w tych pierwszych turniejach KSW, że wygrałem pierwszą edycję i to jest takie dla mnie fajne. Oczywiście ja mam 30 lat, mógłbym jeszcze wiele, wiele lat stoczyć się na ringach, ale ja myślę, że swoją robotę dla popularności tego sportu wykonałem, a teraz tą popularność będę chciał ciągnąć z innej strony, z podringu, czy ze studia, gdzie będę komentował galę, robiąc to jak najlepiej potrafię, żeby zainteresować jak największą rzeszę ludzi. Ja się tak trochę śmieję, że próbuję zrobić takie sekciarstwo i szczerze absolutnie to sekciarstwo, wszędzie gdzie jestem, nawet ostatnio mam okazję brać udział w akcji Bezpieczne Miasto i jeżdżę na spotkania z dzieciakami i z taką młodzieżą i absolutnie wszystko sprowadza się do tego, żeby poszli na halę i zaczęli trenować sporty walki i gdzieś, jeżeli z tych spotkań 2, 3, 4, 5 osób zdecyduje się podjąć taką drogę kariery, a jedna z nich dojdzie do poziomu zawodowca, to będzie dla mnie mega sukces, nie? I tak konsekwentnie kolejne te dusze wciągamy w tą całą sektę.